Witajcie. Dzisiaj nauczymy się, jak prawidłowo korzystać z sufmiarki. Sufmiarka to precyzyjne narzędzie pomiarowe, które pozwala mierzyć zewnętrzne, wewnętrzne wymiary przedmiotów oraz ich głębokość. Prawidłowe jej użycie to klucz do precyzyjnej pracy. Zanim zaczniemy, przyjrzyjmy się bliżej sufmiarce. Sufmiarka składa się z stałej szczęki do pomiaru wymiarów zewnętrznych, ruchomej szczęki do pomiaru wymiarów zewnętrznych, stałej szczęki do pomiaru wymiarów wewnętrznych, ruchomej szczęki do pomiaru wymiarów wewnętrznych, noniusza, podziałki milimetrowej, blokady noniusza, głębokościomierza. Aby zmierzyć wymiary, np. średnicę zewnętrzną tulei, umieszczamy ją między szczękami sufmiarki. Pamiętaj, aby szczęki były równo z przedmiotem i nie przyciskały go zbyt mocno. Na koniec zakręcamy śrubę blokady, aby przypadkowo nie przesunąć noniusza, co uniemożliwi nam odczytanie poprawnego wyniku. Teraz spójrz na skalę sufmiarki. Pierwszy odczyt wykonamy z głównej skali, będą to pełne milimetry. Sprawdźmy, w którym miejscu znajduje się 0. W tym wypadku będą to 22 mm. Następnie spójrz na noniusz, aby odczytać ułamkową część milimetra. Sprawdź, które kreski się pokrywają. Widzimy, że linie pokrywają się w tym miejscu, co oznacza, że mamy 0,6 mm. Suma tych dwóch odczytów daje nam średnicę zewnętrzną 22,6 mm. Jednak sufmiarka jest w stanie mierzyć z większą dokładnością. Odczytajmy ten wymiar. Widzimy, że 0 znajduje się w tym miejscu, czyli mamy 21 mm. Sprawdźmy teraz wartości ułamkowe. Widzimy, że te linie się pokrywają, co daje nam 0,35 mm. Zatem dokładny wymiar to 21,35 mm. Mierzenie wewnętrznych wymiarów, takich jak średnica otworu, wygląda podobnie. Tym razem używamy wewnętrznych szczęk sufmiarki. Włóż szczęki do otworu, a następnie odczytaj pomiar tak samo jak wcześniej. W tym wypadku widzimy, że średnica wewnętrzna wynosi 14,4 mm. Możesz również używać sufmiarki do mierzenia głębokości. W tym celu umieść krawędź sufmiarki na powierzchni przedmiotu, a następnie wsuń głębokościomierz do otworu. Wymiar odczytujemy tak samo jak przy poprzednich pomiarach. W tym wypadku widzimy wymiar 21,9 mm. To podstawy korzystania z sufmiarki. Pamiętaj, aby zawsze używać tego narzędzia z najwyższą precyzją i ostrożnością, aby uzyskać dokładne pomiary.